Co masz, Marciny? Strasznie trzymam te koło, wiesz. Dobra, dzisiaj ruszam na podróż na moją z lokalnym przewodnikiem z Malty. A, tak, dobrze. Ile, Marcinek, mieszkasz już tutaj na tej Wyspie? To już, kurczę, pamięci od kilku. Z 5 lat chyba, nie? Dobry, już będzie. Dobra. Słuchaj, ale w ogóle to jak będziesz, rozglądaj się, jak będziesz widział kogoś z kluczami busowymi, to mi mów. To jakiś starodawny. Wyjeżdżamy z Bugiby, jedziemy na drugą stronę wyspy. Bo Marcinek chciał zobaczyć plażę. Będzie się kąpał. Będzie się kąpał, zobaczymy. Kąpielówek nie wziąłem. No waleta, jak to na Malcie. Zatrzymaliśmy się na chwilę, bo zobaczyliśmy znak na grotę Marcina w lewą stronę. Okay. I zastanawiamy się, czy tam podjechać. O, sorry. Okay. Czy prawo tutaj? Czekaj, mam. Ty, 1,5 kilometra rowerem. Ale zaczeka droga. Między skałami. Ładna, nagrywa? Nagrywa. To? No jasne. Nagrywa? No jasne. Ej, ale to mi się podoba teraz. Czekaj. Zagraj do tej strony. Wow. Jakie opuncje, co? W końcu jest cicho. To jest najważniejsze. Cicho i spokojnie. Co tu rośnie? Te truskawki. Hello. Takie traski to ja kocham właśnie, wiesz? No właśnie takie traski powinniśmy tylko brać. Jak najdalej od miasta. Witnie dokoła, maj, wiosna. Witnie w koło i ja i ty. Drzewa. Coś tam pozieleniały nam. Wszystko witnie w koło. Ja i ty. Czekaj, bo mój rower teraz wolniej jedzie. Ale mamy pod górkę cały czas mocno. To może być długie 1,7 km. O, drzewka białe. Wszędzie zielono tu jest na Malcie, bardzo pięknie.
Przyjeżdżajcie w lutym na Maltę. Najbardziej zielony miesiąc. Nie, to nie jest to. To jest jakaś posiadłość. Zobacz, tutaj jest posiadłość. Świetna wieża, nie? Tutaj mogę, tutaj można puścić. Leszek? Chodź. O, dobra, stoisz, się super. Czekaj. Uważaj, fejs. O, my kalo. Ja pierdolę. Tutaj puszczasz. Wow. Ej, zobacz na to. Tu jest. Ale że skarpa. Gdzie teraz zębiny jedziemy? Ostatni rzut jeszcze na naszą wieżę. Spadamy stąd. Czekaj, który to jest mój? 105, bo ja ten. Co? Gdzie? Wiesz co, fajnie, tylko to nie mamy czasu. Ale słońce wyszło. Na Wiktorię Lines. Tak, musimy jechać kawałek prosto i w prawo odbić.
rozjeździe. Okej. Okay. Dojedziemy. Tam jest, nie wiem, ze 3-4 km mamy do Victoria Lines. A później stamtąd jedziemy na Kempinę. Dobra, mamy, słuchaj, 7 km. Gdzie, do Victoria czy do Mdiny? Mdiny. Do Mdiny, no. Nie jest daleko. Nie wiem, czy on nie wybiera opcji rowerowej. A, bo nie. Czy jest zapięty jestem? Tak. Dobra, ruszamy. O, wsi spokojna, wsi wesoła. Jak tu pięknie jest, spokojnie. Wspinamy się gdzieś pod Victoria Lines. O, jest dosyć stromo, ciężko się wjeżdża. I później stamtąd już prosto do Mdiny. Pięknie zieleniutko. Dyszę, bo strasznie jest pod górę. Nie wiem, czy to widać na kamerze. Pewnie nie. Ale że ładnie. Chodź tutaj. Ale że jest tutaj żółto. Co? Jak tu ładnie żółto. Victoria Lines, w pełnej krasie, bardzo pięknie. Tu? No chyba tak. Cztery nie, to się ciągną jakieś parę kilometrów. Ale to jest tutaj zaznaczone. Czekaj, tutaj przejdę, będzie więcej nic. Wow. Zobacz, jakie jaskinki tam są fajne. Tam by w las. Już by miał nocy. No właśnie, po co my braliśmy? Widzisz?
po co my żeśmy brali te? Drodze trzeba było rowery brać. Jak hipisi byśmy mieszkali. Myśmy jakoś właśnie rozbili. Trochę chłodno zimą, nocą, ale co, byśmy dali rany. Tu masz ten swój śpiwór. Ja bym dwa wziął, bo ja mam dwa. Obskoczyłby na nich, spokojnie byśmy się, najmniej ten mały wziął, czym świat i ludzie. Zobacz, jaka tam ścieżynka jest fajna. Tutaj. Ale za tą naszą cenę noclegu to byśmy się na nie nie zjedli. A dwa, że myślę, że już taniej się nie Robi wrażenie, nie? Mokra jest? No mokra. Okej. Dobra, tak. Czekaj. Wszystko to się urodziło.
Wyjechaliśmy z Mdiny, o, jeszcze tam widać w tle. Tu po prawej Valletta. Ale mi pizgają po hamulce. Wow! Fajne. Jest troszek. Szkoda, że tej swojej zielonej wiatrówki nie wziąłem. Ona by pasowała teraz. Ale to jakiś cmentarz jest chyba. Wiesz, to mi na cmentarz wygląda. Czekaj, tu jakieś wieżyczki. Baja. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on. Jak Ci się podoba pomysł wybudowania plaży przy porcie? Bardzo mi się to podoba, bo można się od razu kontenerem zabrać gdzieś. No tak, można centralnie z kontenera na pańkę do wody i jest luz. Mi się też ten pomysł bardzo podoba. A to jest podobno jeden z największych portów w ogóle na Morzu Śródziemnym. Tak. Czwarty? Czwarty, być może, że czwarty. Ale woda, zobacz, ale woda jest, zobacz jaka jest przejrzysta. Piękna. Udało nam się przejechać rowerami z północno-zachodniej części wyspy na południowo-wschodnią. Można powiedzieć, że na wskroś żeśmy wyspę załatwili już. Teraz tylko dojedziemy tutaj do wioski rybackiej i później już na Valletty, albo na Valletty, jak to się mówi. Co to w ogóle jest? Ta miejscówka. Czekaj, zaraz. Czekaj, sprawdzę, co to jest. Nie, żebyśmy nie wiem, ile mamy przyjechane, bo dopiero 50. To jest czysty, chyba Ilbaia. Ale powiem Ci, czuję troszeczkę. Ilbaia Sabiha. I teraz to już blisko jest, ale jeszcze trzeba ten cypelek objechać. Dobra, znowu będziemy zaraz u siebie odbijać. Ty, ale my to nie musimy wcale odbić, zobacz, możemy skrócić. Chociaż chyba się tam nie da. Czy było tu warto przyjeżdżać? To... Fajne te łódeczki. Ale przyjechaliśmy. Ale zawsze troszeczkę mieliśmy w planie objechać, tak? Tak, pod tym względem na pewno warto było, żeby objechać wyspę, ale
Kurczyk, no chyba, że ktoś lubi coś takiego. Może jakby to było więcej słońca, wyglądałoby to ciekawiej. O, próbujemy z Marcinkiem się wydostać z Marciscala do Valletty, ale się okazuje, że się wbiliśmy na trasę szybkiego ruchu i się ewakuowaliśmy stamtąd szybko i musimy się dostać do Valletty jakąś trasą bardziej spokojną. Dawaj pierwsza. Tylko nie wiem, czy tutaj coś takiego znajdziemy, zaraz zobaczymy. Trasa. To jest, czekaj, rowerowej w ogóle nie ma. Z buta wiem, czy 2 godziny jest. Z buta jest trasa. To ona jest jakby po drugiej stronie drogi, wiesz? Trzeba by się było przebić na tamtą stronę. Tam jakiś chodnik pewnie będzie wzdłuż trasy. Zobacz, tu musimy kawałek podjechać i na skrzyżowaniu przejdziemy na drugą stronę. Widzisz? Tu musimy podjechać, przejść na drugą stronę i później cały czas będzie wzdłuż trasy szedł chodnik aż do ronda gdzieś. Aż do ronda. Na rondzie są... Aż do ronda i na rondzie w prawo na Valletty już będziemy. To nam pasuje. Dobra. Wino jeszcze dzisiaj by się przydało, koniecznie. A to co to jest? To nie wino? To nie jest wino, to jest rum. Myślałem, że ty wino zapijasz rumem. Nie, rum. Rum z winem? O matko. Muszki zaczęły... To jest cały Marcinek. Muszki zaczęły spadać w oczy. Aha. Tutaj patrz, były. Patrz, teraz słońce nam wychodzi. No, zawsze jest te... pod górkę i na trasach szybkiego ruchu. Nabiliśmy już. Teraz sprawdzę. 60 km. 60, nie, 57 miałem. Prawie, a tu masz 60? Ale ja się kręciłem w tą iwerkę. Bardziej po tym rumie. Chyba. Jak jeździłeś zygzakami. Jedziemy. Tu musimy dojechać do jakiejś poprzecznej ulicy i przebić się na drugą stronę. Tu? Przejazd? Może i będzie dobrze. Panie Bobrze, jedziemy tutaj.
gdzieś tutaj bliżej trasy, nie? Tak, bawić. Cały czas daleko. Toruńska challenge, Robert Tur. Maltańska challenge. Ale zobacz, jest ścieżka. No jest. Dla zielonych. Ale dzisiaj to Leszek, jak o północy będziemy na kwaterze, to będzie dobrze. O matko. Waleta. Kurczę, coś znowu na górę, nie? No jak gdyby taka ścieżka była, to kurczę byłoby bajabongo. Będzie, będzie. A jakbyśmy jechali tą ulicę, tą ścieżkę byśmy tu widzieli. Byśmy przeskakili. Jest ścieżka po drugiej. Poczekaj, bo to nie Polska. Bateria mi pada. Czego? Od aparaciku, ale mam jeszcze zapasowy. Czego ci bateria pada? Słucham? Od czego ci bateria pada? Od kamerki. Ona już trochę ponagrywała. Masz ten meczek, co żeś mi wtedy te. Wyszło, wyszło mi woda. Nie, nie, nie. San Michel. Nadętki rowerowe. Każdy tak mówi. Tu 62 km, a my w końcu wjeżdżamy do La Valletta. Oh yes. Thank you.
cześć! A jednak macie rowery. Jak to? No, to? W porządku. Bo ja jeździmy się od rana. Ale pożyczyliście rowery? Tak, znaleźliśmy wypożyczalnię. No widzicie? Ciężko. Myśmy wjechaliśmy całą wyspę prawie dzisiaj. A to my nie, my dzisiaj od, 3 miasta. Od 8 rano to jeździmy. Może lepiej nawet zrobiliście, słuchajcie. No tak to żeście konkretnie zobaczyły. Ale nie, my też sporo zrobiliśmy, tylko takie troszeczkę siewanki. My dopiero wjechaliśmy tutaj do Valety, a jeszcze musimy jechać, jeszcze mamy kawał drogi do tej już zapomniałem. Birbirkary? Nie, Birbuga. Ze 20 km prawie stąd. Do Quatry. To, ale tu jest tak fajnie, że chyba nie pojedziemy stąd. Tak, w ogóle, tak ci tutaj warto pójść tak... Wszędzie. Wszędzie. No, tak. Wszędzie warto pójść, a poza tym, chcieli być tam w necie, że w Valecie jest 320 zabytków. To jest gościem. Tutaj można tydzień siedzieć i zwiedzać tak naprawdę, człowiek wie co zobaczyć, tak? Kosmos, ale wiecie, taki zbieg okoliczności to jest rozum. Ale jesteśmy zauroczeni, bardzo nam się podoba. Nie, niesamowicie po prostu. Świetnie jest. Wczoraj nam się udało wieczorem do Wery i dzisiaj po prostu wojujemy, ale... Nie wiem, po prostu chyba na 22 jak zajdziemy, to będzie dobrze. Dzieci, nie go zaliczą. Jutro na Gozo jeszcze planujemy ruszyć jeszcze w prawo. A to stopkiem chyba? Tak, na prom rowery weźmiemy i tam jakoś się będzie. I we wtorek wracamy z tego. Także musimy się sprężać. To na spokojnie. Ja mam dużo czasu. Ale bardzo pyszne lody są tam, możecie się zatrzymać. Nazywają się Amaretto, Właśnie nie byliśmy, dopiero wjechaliśmy. Ja też nie byłam jeszcze, ale mam nadzieję, że jutro to tak. 7 czy 6 euro. A to i tak powiem, że nie będzie. Może jutro. Jutro jest otwarte. Nie wiem, podobno otwarte. Jutro jedziemy na Gozo, jeśli się wszystko dobrze pomyśli. Może się spotkamy na Gozo, kto wie, no ja się jutro nie wiem, co będzie robić na Gozo. Jedźcie na Gozo jutro. Dobra, idę. Trzymajcie się w takim razie. Z wami. Hello. Muszę, bo mi się rozsypał woreczek. Jaki woreczek? No z tym, z herbatą. Wsadziłem go na środku.
Jest fajnie, jedziemy sobie z Valetty. Niestety trochę się pogubiliśmy tam na mieście. Strasznie ciężko jest wyjechać ze stolicy na rowerze. Wszędzie jednokierunkowe zakazy, trasy, kurczę, same problemy. Tak. Ale już jesteśmy na prostej. Ostatniej zostało nam 7-8 km do Bugiby. Raczej nic nie powinno się zadziać, tylko jest trochę niebezpiecznie, bo samochody jeżdżą trochę szybko i tak. Ale jedziemy boczną ścieżką rowerową na trasie. No jak się, no jest boczna ścieżka, ale i tak jeżdżą pół metra od nas czasami. Najechane mamy 73,5 km, zegarek jeszcze nie trzyma. A, wziąłem korek. Ja mam. Ty masz? No. Aha. Mam korek. Okej. Okay. Ostatnia prosta. Ale wolno idą kilometry. Dzisiaj musi być kebab jeszcze i wino. Nie wiem, jak to ogarnie. Jest McDonald's, ale nie ma przejść do niego. Nie dam do McDonald's. Ja już wolę wyszło na miejsce dojechać. Bo teraz się nie będzie chciało jechać. Ciemność, widzę ciemność. Ale ciemnica. Jechaliśmy z Valetty jakieś 12 km. Drogi są, tutaj już jest oświetlone i dlatego nagrywam, ale wcześniej to było tak, że w ogóle nie było żadnych świateł na boku. Latarki to mamy takie, o, tylko tyle, żeby nas ktoś zobaczył, bo my nic nie widzimy dzięki nim. I to była jazda na czuja. Niesamowicie. Super przygoda. Ale już dojeżdżamy do Bugiby.